Cześć kochani, witamy Was ponownie na naszym kanale. Bez gwiazdy nie ma jazdy, a jak nie ma jazdy, no to bez gwiazdy, to oczywiście zaczniemy o naszej gwieździe. Nasza gwiazda, studio mobilne nasze, dzięki uprzejmości MB Motors. Piaseczno-Janki to Mercedes klasy X. Bardzo duży, potężny samochód. Myślę, że fajny na Mazury, żeby sobie łódeczkę pociągnąć. Można podobno nim ciągnąć przyczepę do 3 ton, czy nawet 3,5 tony, także... Spokojnie, łódka, drewno, skrzynka wody mineralnej na pakę i na Mazury. A naszym gościem, żeby nie zamulać dzisiejszym studio, jest Paula i Jarek, zespół Enjoy. Witamy. Cześć. I od razu sypią się łapki i witajcie się. Uhu! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. O, czekajcie, bo mi nawigacja mi za głośno gada, to ja sobie ściszę. Kochani, podróżujemy. Pięknie. Podróżujemy po Warszawie. Jest mega ciasno. Sam nie wiem, czy mam jechać, czy mam poczekać, bo tutaj goście się wpychają jeden przez drugiego. Dobra, spróbujemy się przecisnąć. Jesteśmy, zdaje się, na Mokotowie, tak? Zgadza się, niestety. Na Mokotowie. Zawinęliśmy Paulę przed uczelni, żeby nie powiedzieć spod uczelni, bo to by było dziwnie. Czekała, bo jest jakiś cud. Nauczona wszystkiego, mogę jechać. Tak, i jedziemy na ulicę Andersa do Fotoformy. Króciutko tam mamy jedną malutką sprawkę do załatwienia, żeby nam się nie nudziło, to z zespołem Enjoy sobie podyskutujemy troszkę. Powiedzcie kochani, co u Was? Co u Was słychać? Widziałem jakąś nowość. Coś tam się pojawiło niedawno na YouTube. Opowiadajcie o tej nowości. Skąd pomysł w ogóle, co się stało i tak dalej. Pomysł to w ogóle, bo powiem Ci szczerze, że ta piosenka leżała dosyć długo u nas w szufladzie. Mm-hmm. No i w końcu tak mówimy, no może przyszła czas i pora. Znaczy ona już była po piosence, zaczarowała mnie, już leżała sobie spokojnie, no, i czekała na swoją kolej. Mm-hmm. Ale stwierdziliśmy, że nie chcieliśmy robić klubówki po klubówce. Więc jest bicie takim do klubu. Tak, tak? Chcieliśmy coś zmienić. Mówię, dobra, odejdziemy troszeczkę tego klubowego klimatu i może lepiej to zaś się za jakiś czas. Nie zassało. Wiadomo. Zobaczysz po tym programie, jak pójdzie do góry od razu. Słuchajcie kochani, wbijajcie na YouTube'a tutaj. Wy macie na Plejadzie, zdaje się, tak? Tak. Wyszukujcie. Polskie disco, Plejada. Polskie disco. Tytuł piosenki? Od pierwszego spojrzenia. Tak. Od pierwszego spojrzenia. Enjoy. Ja tylko powiem, że zobaczycie sami. Moim zdaniem to jest numer zrobiony dla dzieci. Przynajmniej wideoklip do tej piosenki. Tak, to są tak zwane smurfne hity, jakby ktoś chciał. Tak, dla dzieci włączacie dziecko, jeżeli dziecko nudzi się, płacze wam, włączacie sobie nasz klip, więc... Dokładnie, na 100%. Super. Nie wiem, czy to będzie kołysanka, ale na pewno, na pewno pobudzający numer, bo jest taki faktycznie beat dość dynamiczny. Marek Biedrzycki. Tak, z efektu. A Marek Biedrzycki. No to wszystko jasne, to już wiele tłumaczy. Pozdrawiamy Marka Biedrzyckiego. Zespół Efekt, zawsze mocne bicie do klubu, charakterystyczne wręcz. Tak. A wokal co, gdzie nagrywaliście? Wiesz co, u Marka wszystko, tak, cały kompletnie. Tak, Marek mówi, chodźcie, ja was przyjmę i wam pokażę, jak się robi hity. No i pojechaliśmy. Okej, okay. ale jesteście, nie wierzycie, że to nie wiecie, no bo coś tego, nie, jakieś marudzenie. Nie, no to jak Marek mówi, że będzie hit. Marek mówi, że będzie hit, nie. To będzie. Mareczka bardzo lubimy i szanujemy, naprawdę, no, bardzo fajny człowiek. Kurde, ja też go bardzo lubię, powiem Ci, że tak. Też się z nim spotkałem kilka razy w życiu, ale uwielbiam jego vlogi. Słuchać zawsze merytorycznie, przygotowane wszystko, także... Dobra, ale nie o Marku, nie o zespole Efekt, bo mam nadzieję, że z Markiem też się spotkamy. A tak jeszcze swoją drogą zwrócę się do naszych widzów. Słuchajcie, kochani, jak podoba Wam się nasz odcinek, przynajmniej wstęp do tego odcinka, zróbcie tam jakiś malutki hałasik, dajcie jakieś łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Tak, żeby zrobiło nam miło, żeby ten kanał się mógł rozwijać. I możecie też pisać w komentarzach, z kim chcielibyście, abyśmy przeprowadzili taką pogadankę, wywiad, jakkolwiek by to nazwać, ponieważ nie jest to taki stricte wywiad, a raczej luźna gadka bez gwiazdy. Nie ma jazdy.
Dobra, macie kochani tą nowość i co? I czekacie, żeby dalej poszło, ale jesteśmy u progu nowego sezonu tak naprawdę. Grania za chwilę maj i zaczyna się. Macie jakieś, nie wiem, problemy ze względu na koronawirusa? Widzicie, że tam dzieje się coś z rezerwacjami na ten rok? Wiesz co, tak, mam jakieś tam zapisy w umowie, że jeżeli będzie jakaś epidemia lub jakieś tam zagrożenia z tego powodu, to bez żadnych kar organizator może odwołać koncert, prawda? No, tak mówimy o tym trochę pół żartem, pół serio, ale dość poważny temat. Tak, to ważny temat przede wszystkim dla tych osób właśnie, które gdzieś tam żyją z tego, że dają koncerty, no bo nie oszukujmy się, jeżeli rzeczywiście gdzieś tam wejdzie jakieś prawo, rzeczywiście odwołają te koncerty z tego powodu. Znaczy, no wiesz, to takie osoby usiądą, no co będą robić? No tak, bo mamy zapis, wiesz, w umowie, że jeżeli tam organizator odwoła ten koncert z jakiegoś tam powodu, nie wiem, bo nie wiem, napił się, dajmy na to, albo zdarzało się, to i tak musi nam zapłacić te pieniądze, ponieważ wiesz, my przyjechaliśmy, zrezerwowaliśmy swój czas, ludzi i tak dalej, więc ja nie widzę innego, wiesz, powodu, żeby tego nie zrobił. A teraz niestety, jak to będzie ten koronawirus, to będzie inaczej. Kurczę, no to powiem ci, no faktycznie, no... Znaczy nie mówię, że to wszędzie jest, nie, bo to mam może w dwóch umowach, czy tam w jednej, więc to nie jest jakiś, no to koniecznie szał. Musicie te umowy pozmieniać, niech wam po prostu płacą nawet, jako dwoje, trudno. Nawet klęska żywiołowa, musicie płacić i koniec, nie ma w ogóle litości dla organizatora, nie żartuję. Wiadomo, że to jest tak troszkę żartem, a trzeba tym organizatorom też i zrozumieć, no bo robią to też dla nas, no ale... Nie ma co przynudzać. Powiedz, Paula, co u Ciebie? Zabraliśmy Cię spod uczelni. Co tam robiłaś? Co tam robiłam? Jakbym powiedziała, że spałam, to bym nie skłamała. Nie, no jestem już na ostatnim semestrze, moi drodzy. To też rozumiemy. Już niedługo będziecie mogli do mnie mówić pani magister. Okej. No, pani magister czego? Będziesz? Pani magister. Bezrobocia. Zarządzania. Bezrobocia. Finansów. Będziesz zarządzała finansami zespołu Enjoy. Dobra, Jarek, a ty co? Ja skończyłem ekonomię, wiesz, jestem też magistrem już. Kurde, to wy po prostu w biznesie będziecie pracowali. No, zostawicie tą muzykę. Nie robiłem w tym jeszcze w zawodzie nawet. Skończyłem 2 lata temu, prawda, magistra chyba. I do dziś dyplomu nie odebrałem. Nie masz czasu. Nie pojechałem, tak, nie mam czasu. To, więc no, mówię, to że śmieszne. Któregoś czasu muszę się zebrać i jechać odebrać. A nie przepadnie ci, nie? No mam nadzieję, kurczę, tyle lat. Nie, no przedawnienie nie odebrał, wieczny student, poprawka, tak. Proszę bardzo, kolejna praca. Nie, już fajna była tego. Sytuacja, jak byliśmy na obronie u Jarka, bo jego promotor wyszedł, ja pojechałam wtedy z nim, jego promotor wyszedł, no i wyczytywał tam nazwiska po kolei i zamiast powiedzieć Jarosław Nowotniak, to krzyczy, magister Andrzej, zapraszam. Już bym podwójnie zestresowany. Jest rozpoznawalność. Ja w ogóle zapomniałem, jaki miałem tytuł pracy, więc tak byłem zestresowany. A naprawdę? Nie, śmiejecie. Dobra, to tak dobrze. Powiedzcie tak troszkę prywatnie, bardziej, jak to u was jest wyrazem? Jesteście parą, tak? Jesteście parą? Jeszcze tak, jeszcze tak. No jeszcze. Nie, no nie, jeszcze tylko od jakiegoś czasu. A jak długo, to zobaczymy, ale na razie tak. Tak, tak. Niedługo nam się zbliża. Ile lat jesteście piąta parą? Rocznica. 5 lat. Piąta rocznica, jak jesteście parą, a ile lat na scenie? 5 lat. Znaczy, nie, nie, jako Enjoy, nie? Poznaliście się na scenie po prostu, tak? Chcecie mi powiedzieć? Nie, poznaliśmy się przez koleżankę, w ogóle ty też byłaś. No to opowiadajcie trochę. Śmieszna historia, ponieważ Jarek tam spotykał się ze znajomymi, wśród nich była taka dziewczyna, która tak strasznie mnie nie lubiła. Nie lubiła mnie, tragicznie. Ja miałam wtedy po prostu taką fazę, że wrzucałam jakieś tam sobie nagrania coverów na YouTube'a, no i ona pokazała to Jarkowi wtedy. I mówi, Jarek, ty koniecznie musisz coś z nią nagrać. No i Jarek tak pewnie pod wpływem chyba wtedy był, czy nie? Pod wpływem tego nagrania, emocji. Pod wpływem emocji był. Daj na to. No, napisał do mnie, umówiliśmy się gdzieś tam na kawę i zaczęliśmy rozmawiać o muzyce. No i tak jakoś tam się dalej potoczyło. Ja jeszcze wtedy grałam na weselach, Jarek też grał na weselach, tylko że w innym zespole. Tak. No, już, ale widzicie, to jest najśmieszniejsze z całej tej historii. Z całej tej historii najśmieszniejsze jest to, że ta dziewczyna stała się później moją najlepszą koleżanką, gdzie się naprawdę nie znosiłyśmy. Tak, widzisz, no ale coś to przeznaczenie po prostu, tak? Wytrzymujecie ze sobą w trasie? Dajecie radę? Wiesz co, dajemy radę, są tam zawsze jakieś tam sprzeczki, lekkie takie zgrzyty, bo to wiesz... Wytrzymać trzema facetami 24 na dobę w samochodzie. Ale macie o tyle fajnie, że zawsze możecie, organizator ma z wami fajnie, bo wystarczy jeden pokój dla was, nie? Nie. Nie, no przecież u nas są jeszcze chłopcy z tyłu. Tak, no. Tak. No, jest, nie, ale dla was. A dla nas tak. Dla mnie, dobra, okej. Okay. Tak. Więc tak. A coś w jednym też byśmy się we czwórkę zmieścili. Nie, no, bo jest bardzo mało snu. Jeszcze gitarzysta, perkusista, tak? Bartek i Paweł, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy.
Taką niewdzięczną rolę macie, Bartek, Paweł, bo nie zapraszają was na wywiady. No, no ty byś zaprosił, to było, wiesz, ja nie wiem, czy ja mogę, bo ja już chyba czasu nie ma. Daliby radę, bo przednio jeździliśmy Mercedesem klasy V, tam było ośmioosobowe auto. O. Mega, bardzo fajne, wygodne. Polecam każdemu w trasy, każdy zespół moim zdaniem, który dużo koncertuje, powinien sobie kupić Mercedesa V klasy ośmioosobowego i po prostu podróżować. Nawet nie wiesz, kiedy mija ci... powiem ci, gadaliśmy z różnymi gwiazdami. Nie wiedzieliśmy, kiedy miał być wywiad, pół godziny. Zawsze przeciągnęliśmy go do godziny i nawet tak, nie wiadomo, kiedy, tak to, kiedy to po prostu minęło. Fajne. Jesteśmy tak, ale ja, Jana Pawła. Czyli co, ty się jeszcze uczysz, a ty, Jarku, co porabiasz na co dzień? Słuchaj, wiesz co, ja jeszcze mam stadninę koni, wiesz? Ja mam koniki. Mhm. No i muszę się opiekować tymi konikami. Dużo, prawda, macie tych koni? Wiesz co, aktualnie mam takich dorosłych, to 12 sztuk plus źrebaczki, to będzie około 20. Ojej, to strasznie, to jakiś biznes rodzinny, tak? No tak od, od taty po nas, no tak właśnie się złożyło. Ale to jest po nas, bo jeszcze nie, czym się zajmujecie? Wiesz co, to jest bardziej... Na sprzedaż, czy to... Na sprzedaż, powiem tak, tak delikatnie, na sprzedaż. Że no, są źrebaczki, które się rodzą, one tam rosną do jakiegoś czasu i potem je sprzedajemy. Włochy przyjmują. Jasne. No to tak, na takiej zasadzie polega. Czyli po prostu nie musisz się o 7 rano w fabryce azbestu podbijać karty, nie? Nie, broń Boże, nie. To dobrze, bo lwia część jakby, powiedzmy przynajmniej tej nowej ekipy w naszej branży, muszą na etatach gdzieś jeszcze pracować ludzie, nie? No jasne, że tak, wiesz, ja uważam, że połowa naszych kolegów to gdzieś tam na pewno dorabia sobie, bo da się, słuchaj, z tego wyżyć, nie oszukujmy się, nie musielibyśmy jakoś nigdzie pracować szczególnie, ale jeżeli chcemy żyć na jakimś pułapie, wiesz, finansowym, to trzeba gdzieś tam sobie dorobić. Ale powiem ci, że to też nawet byłoby ciężkie tak siedzieć od poniedziałku na przykład gdzieś tam do tego czwartku czy piątku w domu i totalnie. A ja miałem taki okres w życiu, wiesz, i kurczę, znaczy nie, że siedzieć, ale siedziałem i dosłownie nic nie robiłem, wie, pieprzę to, mówię, muszę zająć się jakąś pracą, to, nie? To jest po prostu nawet dla przyjemności coś tam po prostu żeby... zaczyna odwalać człowiekowi, szuka, wiesz... Dobrze, powiedzcie naszym słuchaczom, skąd pochodzicie? Paulo, zaczynaj. Pochodzimy z Sokołowa Podlaskiego. No ty pochodzisz z Sokołowa Podlaskiego. Ja pochodzę z Sokołowa, Jarek pochodzi z Podsokołowa. Co? Ha, ha, ha. Gdzie nie, ten nie, ha, ha, ha. Co to za ha, ha, ha? No dziwne, ty... żeby stadnina gdzieś tam w centrum, słuchajcie, Sokołowa była. Słuchajcie, to jest miasto... Kupięty, mieszkam w Kupiętynie. To jest miasto seksu i biznesu, wiecie. Pozdrawiam. Ile tam mieszkańców? 600 osób, ale jest. No, w centrum mieszkasz? W centrum. Super, no to w centrum mieszkasz. Także pozdrawiamy was, kochani. Bardzo fajnie, ale to nie ma śmiechu, no kurde. Ja na przykład pochodzę z takiej wioski koło Mławy, która się nazywa Bogurzyn. Mieszkałem tam długo, później trochę mieszkałem w różnych stronach Polski, ale cały czas jakby w tych... Jak przejeżdżam przez tą miejscowość lub jak jadę do Mławy, zawsze zajeżdżam, zawsze jadę przez Bogurzyn, chociaż muszę trochę zjechać z trasy, nie? Wiesz co, nie lubię tam wracać. Powiem ci, że ja nie potrafiłbym mieszkać. Ja mieszkałem przez 5 lat w Lublinie i ja się duszę w mieście, cholernie się duszę. Ja też nie potrafię. Mhm. I wiesz co, i ja nawet tak teraz będziemy dom stawiać właśnie, bo mamy taki, już mamy plany. Mamy razem z Pawłą? Tak, pozwolenie na budowę, już wszystko mamy. A to kiedy ślub? O, Jarek! Trafiłeś na temat! Nie wyjść nie możesz. Kurde, klamka! Absolutnie, jest zablokowane. Trafiłeś na temat, nie ma co. Nie, no bo to późno. W zasadzie kończmy już, bo już późna godzina, już trzeba jechać do domu. Nie, no dopiero zaczęliśmy, daj spokój, jeszcze nie dojechaliśmy nawet do fotoformy. Także no co, mówisz, że nie ma odpowiedzi na ten nieodpowiedni temat czy czas? Nie, wiesz co, nie. Co stoi na przeszkodzie? Ja powiem ci, że ja na początku mam takie założenie, że chciałbym osiągnąć jakiś tam, gdzie jedziesz, cholero, bo nas zaraz skrzywdzisz. Chciałem osiągnąć jakiś tam statut, wiesz, majątkowy, żeby mieć jakąś dobrą płynność i wtedy już szybciutko jakiś mogę ślub, już mieć dzieci i jakoś... Ja trochę może od tyłka strony zaczynam, jasne, wiesz. Ale co by było, gdyby, ale... nie wiem, no na przykład, ciach nie ma Disco Polo, nikt do nas nie dzwoni, nie zatrudniają nas. Z czego wtedy tą płynność byś budował tam właśnie z tych, wiesz co, nie, wiesz, no po pierwsze, no, wiesz, ja mam studia, myślę, że jakbym chciał iść do jakiejś takiej roboty na 8 godzin, to z palcem bym sobie poradził. Ale też jakoś nie jestem takim człowiekiem biurowym, żeby siedzieć. Chyba wolałbym iść na przedstawiciela handlowego, żeby, wiesz, gdzieś się ruszać, coś robić, bo nie usiedzę 8 godzin. Ale gdyby nie Disco Polo, gdyby takie tam koncertowanie padło, ja bym od razu, słuchaj, na wesela poszedł, wiesz. Ja bym założył sobie kapelę weselną i pod pseudonim Daję Enjoya zarabiałbym pieniążki i myślę, że
dużo większy niż inni, bo bym na marce swojej, wiesz, tam jakoś tam To jest to płynął. Pomysł jakiś, chociaż dużo większa harówa moim zdaniem. Wiem, ja grałem. 6 lat graliśmy na weselach. Ja bardzo nienawidzę tego znieważenia na tych weselach, bo kiedyś jak grało się na weselach, to ci ludzie no, szanowali to, że ty całą noc śpiewasz, że się męczysz, że grasz, a teraz nie, no teraz masz grać, bo tak sobie za przeproszenie, bo miałem kiedyś taką sytuację, graj koleś przyszedł, powiedział, że zaczął mi kasę wrzucać, tak? I od tamtego momentu właśnie rzuciłem te wesela i powiedziałem, że nie, po prostu... koniec upokarzania, ni cholery, ja nie wracam. Ja na przykład nie mogłam tego znieść, jak przyszedł ten wujek o 3 rano i chuchał ci tym śledziem i alkoholem i wieszał się na tobie na szyi. I nie, jakoś tak nie, no, taki niesmak został. Nie wszystkie wesela, wiesz, nie możemy tego do jednego wora wrzucić, prawda? Ale... Ja was doskonale rozumiem, bo ja grałem 14-15 lat gdzieś po weselach, także z różnymi zespołami, w różnym składzie. Zresztą nadal mi się zdarza grywać jako powiedzmy DJ tablet, no tak można to nazwać, albo laptop, bo teraz no, na wesele, nie oszukujmy się, no nie jedzie. Myślałem, DJ... że taką nazwę masz, DJ tablet. Nie, ja tak mówię na takich... grajków weselnych z laptopa po prostu, nie? No bo no wiadomo, no nie pojedziesz czy nie będziesz grał, świrował klubowej muzyki na weselu, trzeba zagrać po prostu z laptopa, bo wymagania są duże, tak jak mówiłeś, kiedyś, jak miałeś zespół taki powiedzmy kompletny, gdzie była gitara, perkusja, granie na żywo, wiele prób i tak dalej, to po prostu ty decydowałeś o tym, co będziesz grał na tym weselu, no bo musiałeś mieć wypracowaną jakąś ilość utworów, a ludzie wymagają, żebyś zagrał wszystko dzisiaj, nie? Tak, podchodzą do ciebie jak do szafy grającej. Jasne. I on chce taką piosenkę i koniec. No i tak jak mówisz, no, masz zapłacone, to graj, nie? No było różnie, pamiętam. To jest niefajne. No to, i to jest niefajne no, w graniu, a w waszym takim graniu na przykład, jak jedziecie grać na koncerty w takie czy w inne miejsca, czego najbardziej nie lubicie? Pośpiechu. Pośpiechu? Kto wam układa tak właściwie trasę? Czy sami układacie sobie trasę, skąd jedziecie? Na przykład macie 2 czy 3 imprezy. Kto wam to załatwia? Macie menadżera? Mamy menadżera, mamy tour menadżera. Właśnie Plejada Event się tym zajmuje, także... Znaczy, Ewa Basta jest naszym takim głównym menadżerem, która nam ogarnia jakieś takie rzeczy jak telewizję, radia i takie inne duperelki. A jest Monika, która ogarnia nam koncerty, trasę ustawia. Tak. Oczywiście, wiesz, no, z konsultacją z nami, bo wiesz, no, jedna osoba stwierdzi, że okej, wyrobicie się, no a my wiemy, wiesz, z doświadczenia, że nie ma cholery, żeby się wyrobić, bo zejdziemy ze sceny, zanim złożymy sprzęt, zanim się zapakujemy. I... Zrobimy zdjęcia, dokładnie. Porozmawiamy i tak dalej. Wiesz, to nawet nie ma, wiesz, takiej opcji. To, że mamy instrumenty, też zajmuje więcej czasu na pewno niż rozłożenie na przykład konsoli i wejście po prostu na scenę. Tak, jest wszystko... strojenie jeszcze i tak dalej. No na pewno. Co jeszcze, czego tam jeszcze nie lubimy, Paula? Ja czego nie lubię? Nie lubię, jak na dużych imprezach garderoby są robione nie na twardej podłodze. Po prostu, wiecie, to jest śmieszne. Na trawie po prostu. Da! Garderoba, no nazwijmy to po imieniu, to jest namiot, po prostu pawilon handlowy, który jest ustawiony na trawie. No bo przyjeżdżasz jako ta gwiazda wieczoru na koncert, no to no nie oszukujmy się, jesteś kimś tam, ludzie przychodzą ciebie oglądać, a ja zazwyczaj stoję na schodach pod sceną i z obcasów zdejmuję trawę i słowa. A wiesz, że ja zauważyłem... Słowa z butów wystaje. No. A zauważyliście, że jest tak czasami, że naprawdę ten taki wielki top ma jednak podłogę w tych... Tak, zdarzało się. Kiedy ja się z Radkiem z weekendu graliśmy, pozdrawiam serdecznie, to mówię, patrz, mówię, kurczę, on ma jednak, wiesz, twarde podłoże, a ty jeszcze musisz popracować. Musicie to wpisać po prostu w swój rider, co? Twarda podłoga, trudno, nie? Niech będą, nie. Jak nie będzie twardej podłogi, nie gramy. Nie gramy, albo musi być jakiś transport zapewniony. Dywan po prostu czerwony z garderoby, pod scenę. Tak, z garderoby pod scenę dla Pauli, bo szpilki, później trawa. Tak, nieprzyjemnie się robi. To tego nie lubicie? Nie. Kurczę, to my tutaj gdzieś, nie? Jesteśmy, to tam wjedziemy sobie na parking w lewo. A co lubicie w takim razie? Bo za chwileczkę będziemy robili krótkie cięcie. Bo, tak jak mówię, dojechaliśmy tutaj już na ulicę Andersa do firmy Fotoforma.
Grzesiu, nasz technik, pójdzie tam odebrać, nazwijmy to po imieniu, dodatkowe baterie, żeby nam nigdy bateriek nie brakowało w trasie. Mhm. Za co bardzo dziękujemy i zapraszamy, słuchajcie, wszystkich pasjonatów fotografii, filmowania. To jest naprawdę profesjonalna firma. Potrafią doradzić, powiedzą ci, co potrzebujesz. Nie musisz przepłacać za szkła, za nic. Tam się dowiesz wszystkiego i kupisz taki sprzęt, jaki jest ci potrzebny do pracy po prostu, czy nawet dla przyjemności jako hobby. Polecamy. Polecamy, polecamy. I wracam do tematu zespołu. To była reklama. Wracam do tematu. Nie no, to naprawdę fajni ludzie, im znają się na rzeczy. To też pomagają nam. To cały sprzęt, dzięki czemu będą nas nasi widzowie widzieć, słyszeć, tak mamy od tej firmy. Super. Dziękujemy. Co lubicie najbardziej w tej swojej pracy? Ja uważam się, najbardziej lubię, jak na koncert zajadę, jak słyszę się na scenie dobrze, wiesz? Nie, to lipa jest. No ludzie to wszyscy tak mówią. Lubicie whisky na przykład, że zawsze stoi. No, ja takich tematów... Takich, wiesz, nie, wiesz co, powiem ci, że my nie pijemy przed koncertem, wiesz? Dobra. Było naprawdę kiedyś tak, powiem ci taką historię. Powiem to pierwszy raz może oficjalnie. Ale nudny zespół. To nie będzie nudne. Dobra, gada. Opowiadaj. Byliśmy w pewnym klubie, już nie chcę powiedzieć nazwy. Mhm. Możesz mówić. Nie. I no wiesz, no, przywieźli nam, dali nam whisky. Dobrze, jadę, tak? Tak. Bo znak jest w stronę. O, już się przestraszyłem. Czy to jednak filmkowa? No i były jeszcze dwa inne zespoły, no i siedliśmy przed koncertem, tam jedne whisky, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, jak to się mówi, a że nam dwa razy do alkoholu, nas do alkoholu nie trzeba dwa razy namawiać, więc za dużo wypiliśmy i usłyszałem zespół Enjoy za 10 minut na scenie, a ja w ogóle nie kontaktowałem, gdzie jest. O kurczę. Ja mówię, ja cię pieprzę. Puściliśmy jeden zespół przed nami. Ogarnąłem się. W sensie mocna kawa, tak? No, tak, ogarnąłem się. Nie, ale powiem wam, że to był taki koncert, że ja bym chyba nikomu taki... Ale wiecie, znaczy, nie, ja był tam sam w tym wszystkim, tam wszyscy wyszli tak samo jak ja. Nie, ale wiecie, to jest najśmieszniejsze, że potem podszedł do nas... No, podeszła do nas jedna osoba, która była już na paru naszych koncertach i powiedziała, że lepszego koncertu zespołu Andrew nigdy nie widziała. Myśleliście tak, po prostu na luzie. Tragedia. Słuchajcie, kochani, wrócimy do tego tematu. Tych wrażeń z tego koncertu po króciutkiej pauzie. Jesteśmy na ulicy Andersa, przy ulicy Andersa właściwie, w naszym mobilnym studio w Mercedesie X-Class, zespół Enjoy, Paulina i Jarosław. Siemanko. Nie kojarzyć z Jarosławem, tym Jarosławem. Jarek, Polska rozbaw. Tak. A jesteście polityczni, nie polityczni? Ja uważam, że w ogóle zespoły nie powinny być polityczne, kurde, jeżeli... No dobra, ale jakiegoś kandydata na prezydenta, no, musisz mieć swojego, nie jakiś pogląd. Wiesz co, nawet jak mam to, nie można mówić, słuchajcie, bo wiesz, potem wiem, ale imprezy nam się kasują, bo my jesteśmy z innej partii. Nie, co? Nie, no śmieję się, ale nie, zostawmy tą politykę, bo to jest temat rzeka. Prezydent jest bezpartyjny. Który, powiedz mi? To no dobra, nie chcą gadać na temat polityki. Dobra, nie będziemy was zanudzać, kitem z polityką. Niech sobie oni robią, co chcą, ale a propos, chcą wam się bić? Mamy Czesia. Klasik, poziomka? Klasik, ja poproszę. Proszę bardzo. Jarek? Wodzianka. Nic mi zostało poziomka, proszę. Nie, jeszcze. Wodzianka mnie wjechała. Jest od Czesia zaopatrzenie, także spokojnie, nie ma tak, że nic mi nie zostało. Mamy Cześć, a wiecie co jeszcze mamy? Jak chcecie coś przegryźć, to tu mamy jeszcze Czesio żelki, mamy Czesio krówki, a ja też sobie wezmę Czesia, sobie wezmę poziomki. Grzesiu, masz Czesia? Mam. Dobra, to popijamy Czesia. Ale dobre, słuchajcie. Super. Wstałam o 4 rano, przyda się. Dobra, ja ustawiam sobie tą nawigację, bo coś mi się tutaj pokićkało. Na ulicę Kielecką, gdzie musimy was odwieźć. Dobra, co mówiłeś, jak była ta impreza, że... Wiesz co, no, była taka sytuacja, no, że no, już doszedłem do siebie, na scenie już jesteśmy. No i śpiewamy. Ja patrzę na mojego kolegę gitarzystę, on bez kabla gra. Ja kurczę, masz, załóż kabel. Ale brakowało ci muzyki? No, wiesz, to najmniej coś jest nie tak, ale już tak troszeczkę no, nie wiesz, było. Wiesz, tak bardzo tego nie słychać, tak, nie? Ale gdzieś tu perkusja tak. Akustyczna, wiesz, napierdziela, wszystko, wiesz, gra. A tu czegoś brakuje, jakaś pustka, gdzieś czegoś to nie ma. Patrzę na Bartka, Bartek gra na mietnie, a tej gitarze kabel na ziemi. Bartek, kurde. Co było lepsze, to słuchajcie, ja jeszcze miałam taką fazę, że występowałam na naprawdę wysokich obcasach. No i Jarek tam w międzyczasie stracił równowagę na scenie. I jak mnie popchnął, to się na ludziach zatrzymało. Ale to faktycznie hardkorowo. Ale informujemy, to było jakieś
4 lata temu i od tamtego momentu no, to fajnie. Był taki przełom, ale to że... fajnie, bo tamte zespoły chyba też tam chciały pokazać, że żebyśmy może trochę dupy bardziej dali. Mm-hmm. Nie wiem, może to było po złości, albo nie, nie chcę nikogo oskarżać, mój Boże. Albo my jesteśmy zbyt natarczywi na alkohol. I od tego momentu, słuchajcie, nie pijemy nic, absolutnie zero. Znaczy, nie mówimy, że po koncertach nie po pijemy. Po koncercie oczywiście, zapraszam. Integrujecie się, to tak. Nie to, że pijemy. Integrujemy się, tak? My jesteśmy tak. Takim typem, że kończy się koncert, jesteśmy gdzieś w jakiejś fajnej, malowniczej okolicy, mhm. To nie wracamy do hotelu i siedzimy cały wieczór, tylko po prostu zaczyna się trip. I na przykład graliśmy w tamtym roku Sylwestra w Malborku. Mhm. No jest tam co zwiedzać. Ale sobie stwierdziliśmy, że no jest Sylwester, kurczę, trzeba zrobić coś szalonego. Znaczy to już była druga w nocy, no bo oczywiście po koncercie. I wiecie co zrobiliśmy? Wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do Stegny. I o drugiej w nocy puszczaliśmy fajerwerki w Nowy Rok w Stegnie. Super, tak. Dobry pomysł. No stamtąd niedaleko jest. No tam 20 km. A w ogóle podróżujecie troszkę, widziałem góry. Tak, non stop, wiesz, jeździmy sobie jak tylko możemy, jak w ogóle, najwięcej. Powiem wam tak, że... Ale góry zimą czy latem wolicie? Wiesz, ja wolę latem, bo... Bo Paula na nartach nie chce jeździć. Ze snowboardem. Tak, ja spróbowałam parę razy, ale ja jestem po operacji kolana i po prostu dla mnie każdy sport, który opiera się gdzieś tam na nogach, to jest po prostu zaraz nogi się trzęsą. W tej jednej nodze cały czas czuję tak, że jest dlatego, słabsza. Jak zawsze mówię, sport to zdrowie i każdy kaleka Paula ci to powie. Nie, no tak właśnie. Ja w ogóle kiedyś pływałam przecież zawodowo i dopóki pływałam, było wszystko w porządku. Jak zaczęłam grać w kosza... A się zaplułem, przepraszam. No. Wiesz co? Brałam udział w mistrzostwach Polski, byłam czwarta. Juniorów? A, okay. Tak, tak, juniorów jeszcze wtedy. Bo mój tato jest ratownikiem ogólnie i tak mnie trochę zaraził. I nie wiem, czy wiecie, ale ja właśnie teraz też zaczęłam pracę na basenie. Jesteś ratownikiem? Jestem ratownikiem i instruktorem i uczę takie małe dzieci pływać. W Sokołowie. Tak. Tak. Uczę takie maluszki od czwartego roku życia. Kochani, chcecie spotkać Paulę? Zapraszam na basen, do Sokołowa. Jeszcze w spodenka i w koszulce. Albo w stroju kąpielowym. W stroju kąpielowym. Robi się coraz ciekawiej. W stroju kąpielowym, basen, Sokołów. To nie była reklama. Nie wiem kiedy, nie wiem w jakich godzinach i tego wam nie podamy, więc niech to będzie dla was niespodzianką. Bijajcie tam w różnych godzinach. No. Czyli oprócz tego, że się uczysz, pracujesz na basenie. Tak, tak, tak. Pracuję cały czas. Właśnie teraz coraz częściej właśnie z takimi maluszkami. Powiem wam, że... Maluszkami w sensie jaki przedział wiekowy? Od czwartego roku życia biorę ojej, takie maluszki. No to faktycznie. Z krasnalami można. Ale powiedzieć. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że te dzieci mnie tak po prostu rozbrajają na każdym kroku. Ostatnio płynie taki, słuchajcie, maluch z makaronem. No i mówi, psie pani, bo to wiecie, zębów jeszcze tu nie za bardzo, nie? I krzyczy, psie pani, nauczyłem się nowej piosenki. Ja mówię, jakiej? Zaśpiewaj mi. Czterolatek. Nie, słuchajcie. Małolatki, au, małolatki. I tak wiesz, takim tempem sobie śpiewa, ale potem jest lepsze. Trzymam makaron, się na mnie patrzy i mówi tak. Hej, maleńka, jak ty mnie jajciujeś? Mówię, no niesamowite po prostu. To jest spoko. Ja bym przedwczoraj w urzędzie skarbowym jakąś sprawę załatwiać. W takim dużym holu na Bielanach, gdzie jest poczekalnia, wszyscy siedzą. Wchodzi mama z dzieckiem. Nie wiem, to dziecko mogło mieć lat może 4-5. Wchodzi i śpiewa, mama oczekała, będzie sama. No właśnie, to dzieciaki strasznie chłoną. Ale w ogóle też widzę, jak w ogóle dzieci słuchają w domu. I później właśnie przychodzą do mnie i opowiadają po prostu wszystko, co się dzieje gdzieś tam. Masz wiadomości z pierwszej ręki, można powiedzieć. Tak, jak najbardziej. No. Ale słuchaj. Najlepszy tekst jest, proszę pani, widziałam pani nowy odcinek. On chodzi o teledysk, nie? Ale też właśnie zawsze oglądają. Nowy odcinek Enjoyów. Tylko na YouTubie. No dobra. I co, ale jeszcze raz wrócę. Mieszkacie razem? Czy tak nie chcecie odmówić? Bo nie chcecie. Bo dobra, bo już się wyjaśniło, że na pewno Jarek nie chce na razie. Ślub? No nie, no jeszcze nie. Nie mieszkamy razem, pomieszkujemy gdzieś tam, raz u mnie, raz u Jarka. W hotelu w trasie. Tak. Dostaliśmy, mnie to w ogóle bardzo bulwersuje, jeżeli ja czytam różne artykuły, czy tam w gazecie, czy w internecie i jest napisane, że Jarek jest zaręczony z Paulą, Jarek się oświadczył Pauli. No kurczę, mówię, no takie nierzetelne informacje są, że nie, no to naprawdę. Ja pewnego raz napisałem do pewnej gazety, nie będę tu mówił jakiej, z zażaleniem, że proszę o sprostowanie, bo taka sytuacja nie miała miejsca, bo mówię, nawet jak będzie miała, co one przecie drugi raz, że się oświadczyłem, no to z tymi zaręczynami było, wiesz, takie... Słuchajcie, dlatego musicie wchodzić na nasz kanał, bez gwiazdy nie ma jazdy tak. I to jest tylko szczera prawda. Rzetelne informacje z pierwszej ręki. No. Jarek nie chce, teraz będzie artykuł w tej gazecie. Jarek nie chce ślubu.
Dobra, możecie się powoływać na źródło, koniecznie wpisujcie takie newsy i będą clickbaity, będzie wszystko się zgadzało. Dajcie taki tytuł na YouTubie i zobaczcie, ile będzie. A my to zrobimy, dobra. My to zrobimy, Grzesiu, zapisałeś w pamięci? Bo tu jest nasz cichy taki technik, którego jak zwykle nie widać, ale on wszystko słyszy. On wszystko słyszy. Słuchajcie, stoimy na światłach, będziemy kręcić Wiana Pawła. Ja tutaj zareklamuję taki kubeczek fajny, bez gwiazdy nie ma jazdy. Proszę, może pokażesz? Bo podpiszecie się nam na tym kubeczku. Tam jest koszulka też. Obok ciebie, Jarku, to też zaprezentuj. Też poproszę was, abyście się później podpisali na tej koszulce, na tym kubeczku. Mamy tutaj taki markier, który się nie zetrze. Lubimy markiery. Tak, podpiszemy nim i to trafi do nas na nasze, na naszego Fejbunia, na naszego Facebooka. Tam wbijajcie. XL, tak. Wbijajcie na naszego Facebooka i tam będzie konkurs, gdzie będzie można wygrać te gadżety, a dodatkowo będzie jeszcze płyta od zespołu Enjoy. Tak. Jarek od razu mi powiedział, że wziął aż jedną płytę, także będzie dużo. Zostawiłem ją w aucie, nie wziąłem. Zostawiłem ją w aucie, dobra, ale odwozimy go jeszcze w pobliżu auta, także przejmiemy tą płytę i na pewno ją pocztóweczki. O, to weźmiemy pocztóweczki też na więcej. Pocztóweczki weźmiemy też na konkurs. Nie, no dobra, to jak nie chcecie, to ja będę. Masz ja mam. Jest bar. Tu po prostu, gdzie nie spojrzysz, będzie bar. Ale to sobie ale nie o to chodzi. Macie jakieś hobby? Czym się zajmujesz? Jeśli nie muzyka, to czym byście się zajmowali? O tak zapytam. O Jezu, to jest ciężkie pytanie. Nie, to jest luźne pytanie takie. Ja na przykład wiem. Chodził, nie wiem, po matce ziemi, sobie łowił ryby, pomieszkał na Mazurach, spacerował po górach. Ja bym chciała właśnie podróżować chyba, wiecie? Zawsze Jarka namawiał na wakacje, on nigdy nie chce ze mną jechać. Nie, ja nie to, że nie chcę. Ja jeżdżę z tobą na wakacje, tylko że... A czy ty ze mną? Dobra, mamy kolejnego newsa. Jarek nie chce jeździć z Pawłem na wakacje. Wolałbym z kimś innym. Jarek nic nie chcesz. Wolałby tylko z chłopakami. Tak, z zespołu. O, wiecie co, raz ich zostawiłam samych. To był jedyny męski wieczór, jaki zrobili sobie bez... No, w trasie? Znaczy nie w trasie, to był po trasie akurat. Znaczy oni zawsze mnie biorą ze sobą, no bo ja zawsze robię za kierowcę, jak wracamy gdzieś tam z imprez, no, oczywiście, takich większych. No ale wtedy stwierdzili, że zrobią sobie męski wieczór, wzięli sobie namiot, pojechali gdzieś na polanę, rozłożyli. Nie, byliśmy w środku lasu, słuchajcie, stwierdziliśmy, że idziemy sobie przez las, no to odwaliło nam totalnie. Idziemy sobie przez las, wybieramy miejsce, to już było ciemno, 22 w nocy. Cały plecak różnych rzeczy fajnych. Dopingowych. Tak, i słuchaj, dobra, w tym miejscu się rozbijamy. Rozbiliśmy się, no i jeden kolega jeszcze wtedy, pamiętam, był samochodem. No i stwierdziliśmy, że wie, dobra, jest 12 godzina. A w tym środku lasu, tym tak, samochodem? Tak, tak, w środku lasu, tak, bo to taka, no, drogi były. A, okej. Takie leśne. I stwierdziliśmy, że dobra, nudzi nam się, idziemy rozpalić ognisko. Poszliśmy na kołąkę, bo tam łąka była troszeczkę dalej, czytaliśmy ognisko, wzięliśmy sobie po kiełbasce. No mówię, dobra, dalej nuda, no słuchajcie, taki będę się bawił, jedziemy coś pozwiedzać. Znaleźliśmy taki stary dworek zabytkowy i mówię, dobra, panowie, czekamy równo do 12.00, tak stricte do 12.00 i wchodzimy tam. Gdzie to było? Okolice czego? Nasze okolice, nie mogę powiedzieć. Nie może powiedzieć, bo tam wstęp jest nie za bardzo legalny. Tak. I jest problem, bo... Jarek złamał prawo. Kolejny nagłówek. Nie było jak to wejść. Stwierdziliśmy, dobra, to dobra, nie będziemy już zdewastować, rzecz jasna. Kolega się oparł się o okno i okno nam się otworzyło. Mówię, nie, no zbawienie. Weszliśmy... Bartek sobie jeszcze kija wystrugał, żeby leczek będzie kim bezdomny, żeby mieć obronę. Oczywiście, słuchajcie, weszliśmy tam, zwiedziliśmy cały ten pałacyk, było bardzo fajnie, super. Adrenalinka? Tak, super, naprawdę, mega. I w końcu wchodzimy na strych i słyszymy takie bzzz, mówię, co jest? Patrzymy, o tam ruj szerszeni. O kurde. A jak zaczęliśmy uciekać. Oczywiście nikomu się nie stało, dzięki Bogu, ale no mogło to się skończyć już nieciekawie. Za to następnego dnia było nieciekawie. Następnego dnia też się zaczęło. Dlaczego? Opowiadaj. Nie, bo w ogóle, wiecie, puściłam chłopaków, mówię, no dobra, no ufam wam, lećcie całą trójką, będzie fajnie. Ty jesteś nie? taką mamusią, pilnujesz. Trochę tak, no ale następnego dnia piszę do jednego, cisza, drugiego, cisza, trzeciego, cisza. No w końcu mija 16, mówię, kurczę, coś jest nie tak. Dzwonię dalej, żaden nie odbiera. Po czym okazało się, że troszkę mi mojego lubego za bardzo upili. Aha. Kolą. Kolą z bąbelkami. Złe proporcje były. A ja teraz wyjdę na alkoholika. Odwrotnie. Nie, no w każdym razie, że to mówimy o takich szalonych imprezach, nie gdzieś tam, no to
właśnie okazało się, że on leżał po prostu cały dzień no, po prostu wycieńczony, a oni we dwóch bali się do mnie zadzwonić, bo stwierdzili, że więcej ich nie puszczę samych. Jesteś szefową zespołu u was? Czy ja jestem szefową? Nie, chyba, nie wiem. Trzymam pieczę nad nimi, bo oni, faceci to dzieci jednak chyba takie trochę nie duże. Jak to nieprawda? Bardzo dobrze się sobą opiekuję. A powiedzcie mi, jak jeździcie na koncert, macie kierowcę swojego samochód, czy losowo wybieracie dzisiaj ten kierujący? Nie, my kierujemy tylko ja z Jarkiem na zmianę, większość Jarek kieruje. Ale powiem ci, że czasami są naprawdę ciężkie trasy, jak gdzieś tam mamy. Mieliśmy taką trasę kiedyś, że pojechaliśmy do Stargardu Szczecińskiego i stamtąd musieliśmy wrócić do Borkowa, do Explosion. To była trasa 1200 km. W tym do zagrania dwa koncerty. Ale 1200 to mówisz, to jest z powrotem. Tak, tak. Tylko, że no, graliśmy właśnie na początku tam plener i wróciliśmy do klubu. No i powiem ci, że byliśmy tak wycieńczeni. Paula, to nie było tak, to były trzy kluby, znaczy trzy imprezy. Ten Explosion był ostatni, pamiętasz? Na początku na górze, potem gdzieś następny plener i dopiero w Borkowie gdzieś byliśmy. Po drodze, no to może i tak było. W każdym razie byliśmy tak wycieńczeni i słuchajcie, trafiliśmy jeszcze na tą drogę do Koszalina, gdzie jest jakiś tam ten szlak Saren, jakiś coś w tym migracja, stylu, tak, ten szlak migracyjny Saren i dosłownie co 1,5 kilometra stało takie stado po 8, po 9. Nocą jechaliście? Tak, i w ogóle nie dało się, wiesz, przekroczyć, nie wiem, 50 i cały czas jechaliśmy tak wolno i to jeszcze bardziej męczyło. Dlatego piliśmy 40. Jasne. No dobra. Też pamiętam, że za jakiś tam czas też zdarzyło się tak, że zrobiliśmy taką ciężką trasę. No i wiesz, my mamy tam w umowach stan, że mamy mieć hotel zapewniony. I zajechaliśmy do pewnego klubu i wiesz, wszystko po koncercie, wiesz, to wygadanie tematu. I okazało się, że nie mamy zapewnionego hotelu. Człowieku, mówię, przyjechałem pewnie tam 2000 km. I ty nie zadzwoniłeś mi godzinę albo dwie wcześniej, żebym sobie kotę zadzwonił. A to jeszcze też to była... już godzina była... To była trzecia czy czwarta? Ale jeszcze wiecie, facet mówi, dobra, to sobie coś znajdziecie po drodze. Ja wam dam kasę na hotel, ale sobie znajdziecie gdzieś tam po drodze coś i ten. Że nie chodziło o to, wiesz, ale chodziło o to, że nie chodziło... był żaden hotel, już wszystko było jakieś zapełnione. To były bo to soboty, sobota, nie? No wesela. To... Tam nie było w ogóle miejsca, gdzie się przespać, wiesz? I no co, i wracaliśmy do domu, bo nie było. O nie. To było tragiczne. To tragedia, wiesz, ja już powiedziałem, po że... Co 5 km dosłownie się prawie każdy zmieniał, bo nikt nie dał rady jechać już. Masz go, to taki pamiętam jedyny tragedia. Czym jeździcie? Macie duże auto? Wiesz co, my jeździmy Passerati. Swoim Passatem jeździcie? Tak, ale powiem ci, że jest naprawdę wygodne do jazdy. Cztery osoby, każdy sobie naprawdę wygodnie. Każdy ma miejsce, no tak, bo cztery dużą, osoby, stół, piątka już było ciasno. Ale też fajnie, bo osobówka też wszędzie się zmieścisz, też przyspieszysz. Więc busem jest różnie już. O nie, no powiem ci, że ten bus, o którym ci mówiłem wcześniej, ten VK, nie, to w ogóle nie ma. Jak chcesz przyspieszyć, to ci gwarantuję. Mówię o parkowaniu, mówię w tym kontekście, myślałem, że jakieś. Tam były kamery 360 stopni, szkoda, nie? I po prostu dookoła wszystko widzisz, jakbyś stał obok auta, nie przy parkowaniu. Z tego co pamiętam, jeszcze miał taką funkcję. Jedzie chyba karetka za nami. Jeszcze miał taką funkcję parkowania, żeby wystarczyło wcisnąć przycisk i sobie sam parkował. Okay, także... No to tak, wow. To czekaj, zjedziemy, bo coś jedzie na sygnałach. Warszawa, tu ciągle coś jedzie na sygnałach. Znaleźli nas. Nie, to, no to chyba, że Jarka za przechodzenie tam po nocy wtedy o tych dworkach. Mówiłam nie mów tego głośno. My to nic. To dojdzie do właściciela. Nie, może nie będzie oglądał. Jak coś, no to ma, kurde, ma taką reklamę, że teraz po prostu w Halloween powinien tam robić imprezę. Ma taki biznes, bilety, kurde. Niech się szerszeni pozbędzie. Szersze. No to straż, wystarczy wezwać straż pożarną, załatwiają sprawę. Czekaj. A czy był jakiś taki hotel, który dał się wam wyznaki? O Boże, nie, ja mogę powiedzieć śmieszną historię. Błagam cię, śmieszne. Nie, ale słuchajcie, to było trochę żenujące. Nie, w sensie, bo wiecie, trafiały się różne hotele, no i kiedyś byliśmy we Wrocławiu i to był hotel pięciogwiazdkowy. Nie mówcie, że ten klub z Wrocławia wam załatwiał. Ten klub. No i co tam? No i słuchajcie, zajeżdżamy na miejsce. Tak się nazywa, bo ja zapomniałem, wypadło mi z głowy. Grałem dwa razy w tym klubie. W tym klubie? No. Banana. Tak, zgadza się. Dance. Banana. Coś takiego. W każdym bądź razie zajechaliśmy tam i tam w ogóle był jakiś zjazd kolumbijskich inwestorów, więc wiecie, wszyscy w garniakach, w ogóle czarni, biali, żółci, wiesz, chodzą normalnie.
No i wpada taka grupa dzieciaczków, no bo nie oszukujmy się, my tam... Przepraszam, tylko na chwilę. Zerknijcie sobie tam na baner u góry. A, widziałem to gdzieś na demotywatorach, no. No. Dobra, kwandy, co? Kończymy. Dobra, no i właśnie wchodzi taka grupa dzieciaków, no bo mówię, my jak wyjeżdżamy z trasy, to każdy wiecie, no sportowo, czapki, dresy. No wiadomo. No i właśnie ja wtedy wchodzę, pamiętam, taka jeszcze rozczochrana, bo to gdzieś w nocy wyjeżdżaliśmy, rano zajeżdżaliśmy tam. W krótkich spodenkach, w bluzie, no i właśnie akurat stricte wychodziła ta cała ekipa tych inwestorów, nie? Mhm. Stoję w tym holu głównym i tak patrzę się na cenę noclegów, nie? I tak patrzę i jest za nocleg 900. Mówię, coś mi śmierdzi, mówię, taki dobry hotel, mówię, coś mi nie pasuje, mhm. nie? I stoi, i wtedy pamiętam ten tekst do końca życia, z którego się śmieję do tej pory. Mój gitarzysta, on jest strasznym jajcarzem. No i on tak siedzi i tak stoi koło mnie, znaczy stoi i tak się patrzy. Mówi, Paula, ja mam tylko dwie dychy w portfelu. No i wtedy w ogóle oni się wszyscy tak na nas dziwnie patrzyli. No i tak się czułam, jakbyśmy rzeczywiście mieli tylko te dwie dychy w portfelu. Tak wyglądaliśmy na ich tle. No już to w ogóle się nie dziwię. No ale fajny wam załatwił hotel generalnie. Nie, super, tak? Ekstra. Choć powiem ci, że ja dużo bardziej wolę spać w takich ala agroturystyka. Tak, nie mów tego. Proszę cię. No dawaj, opowiadaj o tej agroturystyce. Gdzie mieliście fajny? A super, mieliśmy kiedyś imprezę, słuchajcie, spaliśmy w tej agroturystyce. No i oczywiście wiecie, no agroturystyka sobie zapewnia jakieś tam atrakcje dodatkowe typu zwierzęta. Mhm. No i w pewnym momencie, nie dość, że na dole była jakaś osiemnastka w tej agroturystyce, to jeszcze dodatkowo właśnie była ta ala farma z boku i osioł przez całą noc. Tam się nie dało nawet oka zmrużyć. Ja się poczułem jak w domu, kurwa. Ale akurat mówię, nie mówię o takich skutkach, ale... Naprawdę... Rano pamiętam, schodzimy na dół i właśnie pan z recepcji pyta, jak się spało, a też gitarzysta mówi, Nie, powiem ci, że naprawdę jest super, bo mi najbardziej smakuje tam jedzenie. Jest takie fajnie swojskie, robione masełko, chleb, sama właśnie ta pani. Różnie bywa, ja ci powiem, że kiedyś... Różnie, tak, ja nie mówię o takich, wiesz, tragicznych agroturystykach, bo takie też przeżyłem, wiesz, zajechaliśmy, przepraszam, że ci przerwałem. Nie, spoko. Zajechaliśmy raz na koncert, bo gdzieś koło Częstochowy. No i jeszcze nie mieliśmy zapisanego takiego paragrafu w umowie, że mamy mieć hotel tam minimum 3-gwiazdkowy, prawda? Mm-hmm. No i zajeżdżamy. Ja tak patrzę. A macie taki paragraf? Tak, teraz już tak, od tamtej pory. I wiesz, i zajeżdżamy, a ja patrzę, że po prawej stronie jest miejsce docelowe. A ja mówię, nie no, coś to obora jakaś. To dosłownie wyglądało jak obora obudowana cegłą, nie? Dosłownie obora, zwykła obora, kurde, i okna powstawiane. No, dziękuję. Wiesz, ja zadzwoniłem. Ja mam gdzieś zdjęcie, mówię, no, cholery, mówię, ja tam nie będę spał. Ja byłam w szoku, dzwonię do menedżerki, mówię, co to jest? Weź mi to wytłumaczyć, ja tu nie będę spała. No przyszła ta właścicielka, otwieram drzwi. No nie powiem, w środku było wszystko wyremontowane, rzeczywiście od nowa i w ogóle. No i stwierdziła, że tam obok w tym drugim budynku powstaje sala weselna i oni z tego będą robili po prostu te miejsca noclegowe. No ale z zewnątrz to było totalnie niewyremontowane. Nie, przebraliśmy się tam faktycznie, pojechaliśmy na koncert, zabraliśmy rzeczy i wyjechaliśmy. I wróciliśmy. Wiesz, tam nawet łóżka były, tragedia była. No. U ciebie mają stajni konie pewnie fajniej, tak? No myślę, że tak, naprawdę, bo kurczę, tam łóżka były jakieś te materace, nie wiem, czy tam jakiś menel spał, czy... O nie! Nie, no tragedia to była. Nie no, już bez jaj, mówię, no szanujmy się chociaż... Nie, no to tak, to już jest masakra, to jest ekstremalne przeżycie. Było tragiczne. Ale nie jesteście jedyni, bo ja właściwie to pytanie zadaję każdemu, kto tutaj siedzi na tym fotelu lub na tych fotelach. I każdy ma jakieś właśnie akcje, przynajmniej jedną z jakimś takim dziwnym hotelem. Tak, jest bardzo nieprzyjemny. Do jakiegoś. Słuchajcie, a poczekajcie, ja tylko powiem, Jarek będzie malutko podpisywał koszulkę, później Paula Kubeczek, które trafią do nas na stronę tradycyjnie, już będzie konkursik z zespołem Enjoy, mam nadzieję, że udostępnicie u siebie. Oczywiście. I razem dla naszych czy waszych fanów będzie można to wygrać, wylicytować, tak jak mówiłem, z Kubeczkiem. Jarek podpisuje, opowiada wesołą historyjkę. Tak. To ja może zacznę w taki mały wstęp dla artystów. To jest wstęp dla artystów. Jest taki fajny film, który się nazywa Exterminator chyba, tak? Z Pawłem Domagałą. To na pewno jest dla wszystkich. Z Pawłem Domagałą, słuchajcie. No, to mówię głównie dla artystów, bo to chyba zrozumie tylko artysta, który... I tam są pokazywane takie sytuacje, które się dzieją gdzieś tam na dożynkach, na różnych imprezach. No i właśnie nam się zdarzyła stricte taka sytuacja, normalnie identycznie przerysowana z tego filmu. I możesz, Jarek, kontynuować. Tak. No i ja, słuchajcie, za fabrykę, jak ja piszę
Spokojnie, no to jedziemy. Czekaj, będą troszkę lekkie turbulencje, także będzie autograf z dodatkowymi atrakcjami. No i ja zajeżdżam, słuchajcie, i taki pan wójt mówi, dobra, proszę panek, pan podejdzie ze mną tutaj do stołu, pozna pan wszystkich tych radnych i tak dalej. Mhm. No dobrze, idę. Dzień dobry, pan, spokojnie, siedziutko, a ten wójt mówi, no proszę poznać, to jest właśnie nasza gwiazda wieczoru, zespół Joy Joy. Ale ja go jeszcze tak słucham, mówi. Ja go skupię, tak, przepraszam, mówię, Andrew, on, nieważne. Ja podchodzę i tak tam do mnie Joy Joy. I tak, słuchajcie, moi znajomi czasami, że mi mówią zamiast Enjoy, to Joy Joy. O nie. No więc takie śmiesznie. No, no wiesz co, tak z tymi burmistrzami, powiedzmy organizatorami, no różnie bywa, oni zazwyczaj są na dopingu tak trochę, nie? To, na dopingu. O, tu możemy gdzieś skręcić w prawo. Tak jest, skręcamy w prawo. Ej, mam teraz trochę wyrzuty sumienia, że brzydko się podpisałem. Nie, mi wyrzuty. Ale to wszystko, Krystian, twoja wina. Wiem, no ja dlatego w ogóle nic nie to biorę, przepraszam was, kochani, to moja wina, że Jarek się źle podpisał. Sorry, no jeżdżę jakoś po jakichś dziurach, nie, w Warszawie, no niestety, nic nie poradzę. Dobra, podpis już dobra, jest. Podpis jest, to wszystko ląduje u nas na naszej stronce, będzie konkursik, zapraszamy. Kto tą czekoladę jadł? Cicho. Bartek Dibon. Dzięki, Bartek. On wiedzie, że od nas. Nie, no my to ten, wyczyścimy. Tego wspominam. Słuchajcie, pomalutku będziemy się zbliżali do zakończenia tej naszej pogadanki, także chciałbym, żebyście teraz ładnie tutaj pozdrowili swoich fanów, naszych. O, pozdrawiamy fanów. Serdecznie naszych fanów zespołu Enjoy oraz programu Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy. Tak, słuchajcie, koniecznie tam na kanale Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy trzeba... Łapki do góry, komentujemy, tak. Udostępniamy, i moi drodzy. Tak, ja będę pierwszy udostępnię na Enjoy i zobaczymy, jak super. Bardzo wzrośnie to wszystko. Tak, kochani, subskrybujcie, pamiętajcie jeszcze włączyć ten magiczny dzwoneczek, który was powiadomi o nowych materiałach, które są na naszym kanale. Dziękujemy jeszcze raz za uwagę, pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Cześć!